Witam Ciebie, ja jestem Zenek, to jest kolejny odcinek Cywilizacji V z dodatkiem Brave New World. Gram scenariusz Imperia Zadymionych Niebios, taki steampunkowy scenariusz, naprawdę fajny, jest tura 124, prowadzę wojnę z Dalmacją, mam 2 tytuły z 3, potrzebuję jeszcze zdobyć jeden tytuł i praktycznie utrzymać go przez 5 tur i będę miał wygraną grę. Dość sporo hajsu, powiedzmy, generuje, bo aż 19 663 punkty mam z dochodu całkowitego, więc całkiem sporo. Dobra, straciłem trochę jednostek takich dobrych, więc muszę je odbudować sobie. Za chwilę będę budował kolejny taki mega okręt. No, problem w tym, że mi tu myszka już wariuje strasznie. Dobry okręt powietrzny będę budował. Dobra, jest, zadziałało ten scroll, muszę sobie zmienić myszkę. Ta jest już, kurczę, strasznie zużyta. No i następna tura. Problem w tym, że w ostatnim turze tak fajny misklik zrobiłem z tym, ze swoim artylerem i podesłałem ją tutaj pod samą Dalmację, więc pełen wypas. Dobra, na szczęście artyleria wali do moich okrętów powietrznych jakichś. Olala, zestrzelili go. Nieładnie. No i tak, moja artyleria dostaje po tyłku. No tak jak mówiłem, będzie problem. Trzeba stąd wycofać jak najprędzej. O, już jej nie wycofam, bo zginęła. Super. Potępienie, a przeżyję jakoś. Co tu jest? Coś tutaj wojują z sobą goście. Się zbliża, najbardziej zapracowani ludzie świata. Ja jestem na ostatnim miejscu. Boże, tu są jak, tu jest jakiś obóz barwów, Boże. Że trzeba wziąć i wytępić. Strzelcy kontra piechota z czasów Wielkiej Wojny. Teraz tak. Tutaj pójdźmy w artylerię. Tutaj w... podniebną fortecę. Tutaj lewiatan. Newcastle. Teraz tak, a ta artyleria, czy ona coś może zadziałać tutaj fajnego? Czy ten krab zestrzela? Czemu tego nie mogę zestrzelić? Byłem to, nie zdobyłem tego, o co tu chodzi? Jakiś bug się stworzył czy coś? Nagle mój lewiatan nie ma prawie w ogóle energii, o co tu chodzi? Już miał jej pełno. Wyjedziemy sobie artyleryją i postrzelamy do miasta. Bo innej opcji tu nie widzę. Jest taka, tę artylerię to można zmienić na lewiatana. I tak mam dość dużo tych artylerii. Więc tak, tutaj punkt handlowy, a tu kopalnia, Więc tak, tym się trzeba wycofać, bo on tu mi się zaraz przekręci. No, a czemu ja nie mogę tego zaatakować? Nie, to ma, ile on ma energii w końcu? Nie, no ma prawie całą energię. No i to jest doświadczenie. Dobra, zyzy. Teraz tak, czy ja to mogę ostrzelać? Niekoniecznie. Okej, next tura. Ci już zawierają pokój z sobą, fajnie. Powalczyli. O Jezusie, kolejna forteca latająca poszła na dno. Też wylądowała sobie na ziemi. Nie, to moja czy jego? Jego chyba. Awans jednostki, dobra. Boże, już te animacje mnie trochę w błąd wprowadzają. Nie ma to jak, kurczę, lewiatan. Po prostu zestrzelił wszystko. Teraz tak. Co tu awansowało i co zginęło? Może nie, łucznicy strzelają do mojej łodzi podwodnej, zabawnie. Może trzeba ją stąd wycofać. Coś tu sobie awansowało. Można podleczyć tego zioma. Trzeba pełną energię. O co tu chodzi tak naprawdę? Z tą energią to jest jakiś bug się porobił chyba. Dobra, tą Dalmację to chyba się zaraz dobędzie. Przynajmniej w następnej turze, tak mi się wydaje. Się przedostanę przez rzekę, tych gościu można leczyć. Co to budować? Sąd na pewno się przyda. Dobra, to następna tura. Chyba. Kamieniołom można tutaj stworzyć, a tutaj budynek pod tytułem punkt handlowy. Tu jest łąka, łąka. Punkty handlowe zostały zbudowane, czy mi się wydaje, że nie zostały, jest dokończone. No jest łąka, tylko nie ma punktu handlowego. O Boże, dobra. Kolejna. Straciłem tytuł jeden, no morda jeżdżę. Co tu się dzieje? Ten ma 3 tytuły, no nie wierzę. 5 tur do zwycięstwa Erucha przebrzydłego. Muszę wybudować szybko jakiś ten. Ile tu zostało? 1 tura. Dobra, to będę miał 2 statki, to on ma 6, ja będę miał 7, ok. Chyba, że coś stracę jeszcze, dobra. Ja tą Dalmację, bo straciłem, o Boże. On ma 6, ja mam 5, no dobra. Teraz sobie jeden wybuduję, to będzie remis chyba. W następnej turze przyjąć ustrój. Będzie to. No i teraz tak, czy uda mi się zdobyć tą cholerną Dalmację? Oby. Co jednostek tu straciłem, to już mała bania. Dobra, chyba ją dobędę. Jest i Dalmacja, przyłącz miasto marionetkowe. Problem w tym, że ono może zaraz zginąć w następnej turze. Dobra, podjedziemy sobie tutaj i zaatakujemy gościa. Wielka porażka? Seriously? Nie wiem dlaczego. Nie ma porażki. Kurki łomot, gościu dostaje 62 punkty, o Boże. Dobra, to chyba się wybroniłem. Pytanie, co tu się porobiło? To jest jakiś bug. Boże, graficzny, no na bank to jest jakiś bug. Patrzcie, co się dzieje. Dobrze, że się gra nie wykrzeczyła. Okej, mam fortecę, więc sobie pociśnijmy fortecą. Czemu ten? Aha, to mi zaliczy chyba w następnej turze, ten ma 7. Ja mam 3, on ma 7. No bez jaj, 4 tury zostały, jeszcze to przegram. Ten. Czy ja mogę coś kupić? Za 800 mogę fortecę, to kupimy sobie fortecę. Tutaj kupimy... Za 800, czemu nie mogę to kupić? Aha, bo to jest jednostka. Zakup. Kupimy sobie lewiatana. Czemu nie? Awans jednostki, miodzio. Czy mogę nie wyjechać? Niekoniecznie. Więc tak, tych gości... A zresztą niech oni tu będą. Kupimy tutaj. Przyłącz miasto. Zakup. Lewiatan? Niech będzie lewiatan. Teraz ile mam tych jednostek? 3, no jeszcze mi nie podliczyło, dobra. Podliczę w następnej turze, wychodzi na to. Ten stracił swoją stolicę. Ciekawe co tam w tej stolicy ma. Podziemna forteca. Pytanie co tutaj jest fajnego. Czy tu ma jakieś cudaki? Pentagon jest. O miodzie, przynajmniej jeden cudak jest. Więc zobaczmy ile ja mam cudaków teraz. Filantrop. Mam 2, ten ma 7, Boże. Produkcja 123. Widać, że produkcja jest tutaj kluczem do zwycięstwa. Okej, tutaj zbudujmy cewka Tesli, baza wojskowa, niech będzie pod nim na fortecę. Tych gości, no można fortyfikować, tych też. To niech sobie automatycznie coś tam odkrywa. Niech błądzi i dobra, następna tura. Czemu to ciągle jest przerywane w połowie roboty? Nie rozumiem, jakieś bugi się tworzą, tu jest jakiś bug graficzny, tutaj coś się dzieje innego. Boże, czy on mi zdobędzie to miasto? Chyba nie. No i dobra, tym sposobem została ostatnie miasto Dalmacji do zdobycia. Czy też tego ziomka. Dobra, mam 2 tytuły, więc miodziu, jednostka awansowała. Ekstra. Z powrotem, grubo. To ja mam 2 tytuły i ten ma 2 tytuły. Teraz tak, ustroję. Dalmacja ma 16, jak zdobędę Dalmację, to zostaje mi Orlin do podbicia. Boże, zdobywać ten... Przepływać przez te rzeki, przez te oceany i tak dalej, mam na myśli to morze czy oceany. Się tam z nim kotłować. Boże, to będzie upierdliwe. Co temu dać? Dam mu tą szarżę jakąś. Spodniem na fortecę, gdzie chcesz lecieć. Myślę, że tutaj. Ta forteca niech sobie leci tutaj. Tu będzie szkoła publiczna. Tutaj co wyprodukować? Hangar okrętów powietrznych. Teraz tak, ile ja mam tych okrętów? 8. I się jeszcze produkuje. Raz, 2, 3, 4 się produkują. O, to będzie ładne. Boże, te bugi to mnie tutaj rozwalają. Dobra, tutaj jednostki nie ma tak naprawdę, bo to jest jakiś bug graficzny tylko. Przejedziemy sobie, jak miło, że gościu pobudował wszędzie te koleje. Miło z jego strony naprawdę. Więc tak, podjedziemy sobie tutaj, spróbujemy rozwalić po tego lewiatana. I zostało 11 tur do kolejnego ustroju. Podjedziemy sobie lewiatanem tutaj. Ci goście skończyli coś budować, to niech budują tutaj coś. I next tura. Teraz co z tym gościem tworzyć? No niech ciśnie tu. Skupimy sobie kulturę jakąś. Dobra, miodzio. Zyzy i następna tura. Dobra, 24 zadowolenia, 2 tytuły z 5. Są moje, tylko jeszcze jeden tytuł zdobyć. Pytanie, no to będzie najtrudniejsze, no musiałbym zdobyć parę ustrojów nowych. Bukareszt odkrywam. Czy mam szpiega jakiegoś wolnego? Nie mam. Artylerii dam osłonę. Niech strzela. Skoro artyleria może walić do statków powietrznych, to co ja tam będę się zastanawiał. Dobra, jest robotnik. Bukareszt tutaj jest. Bukaresztowi zapewnimy ochronę, spoko. Więc tak, czy ja rozwalę w pierwszym podejściu tą śmieszną artylerię tego gościa? Wygląda na to, że tak. Jeszcze można się wycofać i go reperować. Tutaj chyba się wycofał. Tu będzie punkt handlowy. Co robić z tym lewiatanem? Lądowym. Czego ja potrzebuję? Produkcji potrzebuję. 115 produkcji on ma w swojej stolicy. Ile tu zostało? Wzgórze 5. Wyłączmy tego zioma i dajmy tu... Mam 113, on ma 115. Dobra, to jeszcze jedno ten, kopalnia i mam, kurczę, bladę pierwszą produkcję chyba. Będzie pełen wypas, tak mi się wydaje. Tu jeszcze mogę kopalnię wybudować. Okej. To teraz z tymi dziełami sobie przejedziemy tutaj. Tym ziomkiem tu. Dzieła sobie rozstawimy i postrzelamy. Łe, to z produkcji mogę nawet to zrobić. Dobra, jednostka bez rozkazów. Niech się naprawia. Boże, to już to coś robotnicy jego są. Już są moi. Jodzio. Dobra, jest kopalnia, to budujemy kolejną. I next, która? Traktat pokojowy? Złoto? Chyba nie. Tam sobie na wstrzymanie po prostu zdobędę to miasto. Marsylia. Czy to było państwo miasto? Nie wiem. Inwestorzy nie są już potrzebni w Sydney. No co zrobić? Dobra, kolejna wielka idea. Tak, mam 9, Eruch ma 7, produkcja 113, ja, a Eruch ma 115. No 2 punkty potrzebuję jeszcze, to z kopalni będę miał sam raz. Będzie git, tak mi się wydaje. Dobra, zaatakujmy sobie tą, kurczę, jego latającą fortecę, czy też okręt w sumie. Podniebna forteca, okej. Weźmy swoje podniebne fortece, jakoś się nimi tutaj przebijmy przez te wzgórza. No, tu mam jeszcze generała, Chryste, tych generałów to mi potworzyły się tony. Dobra, niech będzie to. Niech będzie to i produkcja Warwick. Co może budować moja stolica? Niech zrobić cewkę Tesli. Przystań. Zaraz, tutaj by trzeba zbudować coś takiego jak przecież kuter, to są ryby. Nieogarnięte w ogóle. Warwick, lewiatan. Ci goście niech robią lewiatana też. Dobra. W sumie tych lewiatanów też mam tam tyle, że nie trzeba ich nigdzie wysyłać. Tym sobie polecimy tu. Też można to uśpić na razie. Tym tu i też to można uśpić. Dobra, tutaj ZZ. Tutaj jakaś... punkt handlowy jakiś. Tutaj też dokończymy ten punkt handlowy, Boże, bo... To jeszcze lata, Jezus Maria. Dobra, czy to rozwala? Wylądowało sobie. Podjedziemy swoimi lewiatanami, tak żeby zająć to miasto jak najprędzej, no i tyle w sumie. Zabawy będzie z Marsylią. Okej, ZZ, ci niech się leczą. Artyleria. Raz, dwa, trzy. Niech sobie podjedzie tutaj. Jest tak, robotnik. Proszę, to punkt handlowy. Ale wiatan niech sobie śpi. Jest produkcja. Pomnik, czemu nie? Następna tura. Kolejna złota era. To mi się podoba. 321 sztuk złota natura. Okidonki, to tak, tym podjedziemy tu. W sumie tego generała można dać tu. Lewiatan niech sobie czeka. Ten niech się leczy, chociaż mógłby plądrować pewnie. Choć mi się nie chce plądrować. Więc tak. Tutaj zbudujemy jakieś sieci. A tutaj po tyłku dostaniemy od tych dział przyrodniczych, to nie. Z tego można wycofać. Okej. To budujemy ostatnią kopalnię i mam nadzieję, że w końcu pobiję gościa i jego... Mam 13. Ładnie. Teraz ja mam, tutaj mam 113, ja mam tu 20 000. Dobra, tutaj w dochodzie nikt mnie nie pobije. Stadion, nie będzie stadion. Będzie kolejna podniebna forteca. A tutaj co można wyprodukować? Podniebną fortecę? Niech będzie też podniebna forteca. Tutaj fabrykę. Przyjaźń. No. Co on tu marudzi? Kapsztad, Kapsztad. Zapłacicie za to. A ten Kapsztad troll atakuje. No proszę. Nieładnie. A, pytanie, czy ten Kapsztad padnie? Raczej tak. Uda mi się pobić tam jego produkcję, ma 115, 115, ja muszę mieć 116 produkcji. Ile to zostało do zbudowania? Będzie 5. Teraz mam... 130? O wow, nieźle. Ale to z tym złotomerem chyba. Tak, to jest z złotomerą. 130 punktów produkcji. Szkoda, że złotej ery nie wlicza do tego, bo bym już dawno to wygrał. Co się dzieje może? Znowu coś zbagowało, czy mi się wydaje. Straciłem jednostkę, Boże. Naprawdę. Wow, odkryłem nawet jakąś cud natury. Dobra, tym lewiatanem sobie podjedziemy tu. No Marsylię ostrzelamy i tyle. Dobra. Żegnam działa przeciwlotnicze. Żegnamy Marsylię powoli. Super. Punkt handlowy, to też już jest punkt handlowy. To tutaj punkt handlowy w takim razie. To można uśpić i 3 tytuły mam, yeah! 130 punktów produkcji. Oh baby, grubo. Nice. Teraz tylko 5 tur to muszę otrzymać. Złota era trwa 9. To nieźle. 12, muszę wyprodukować więcej tych statków. Dobra, tu się wszystko już produkuje elegancko. Nice. Więc tak, mam największą liczbę okrętów lądowych i przemysłowych, najbardziej uprzemysłowione miasto jest moje, 130 punktów generuje i dochód jest największy, bo ma 23 tysiące punktów dochodu, więc pełen wypas. Dobra, jednostki bez skrawów, to można uśpić, robotników posłać tutaj, generała uśpić, no i jeszcze następną turę szybko zrobić. Dobra, tutaj będzie punkt handlowy, potępienie. Ile tur zostało? 5 tur do zwycięstwa. Pulias, yeah! Wielka idea, spoko. No i w następnym odcinku możliwe, że już zwyciężymy tą grę. Nie było to może jakieś długie, ale na pewno fajnie się grało. Kolejny wielki generał się urodził. Dobra, to zdobywałem Marsylię i SGG dla tej cywilizacji. Stworzyłem marionetkę na razie. No i to tyle. Wojna się skończyła. Tutaj coś takiego. No i teraz tylko budować flotę i tyle. Zrobimy hangar może? Nie, będzie hangar. Tu też hangar. Stajnia? Czemu nie? Tak, te lewiatany już można pozabierać stąd. Co tu w ogóle się kryje? Sobie podjadę, przynajmniej coś pozwiedzam. Bukareszt, dobra. Teraz, czy ja w Kapsztadzie mam szpiega wolnego? Mam. Puścimy go do Bukaresztu w takim razie. Przekręt wyborczy, bo Kapsztad już padł. Więc co zrobić? Generałów to mi się potworzyło tyle, że... O Jezus Maria. Tak, ile ja mam tych statków? 12 jak na razie im pokazuje. Statki podniebne, fortece i lewiatany. Okej, ja będę kończył ten odcineczek. Rzućmy okiem tylko na demografię. Wszędzie pierwsze miejsce, to mi się podoba. Okej, to myślę, że w następnym odcinku zostało 5 tur. 4 tury w sumie do zwycięstwa mojego, więc 4 tury i SGG. Także dzięki wielkie i do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że uda się mi to już zwyciężyć. Także do zobaczenia.